Jakie kosmetyki do ciała i włosów okazały się najlepszymi z najlepszych w ubiegłym roku? Co warto przetestować i dlaczego? Poznajcie moje propozycje! Witajcie w krainie składów! W poprzednich ulubieńcach ujęłam tylko produkty do twarzy i z czasem uznałam, że to trochę szkoda. Znam przecież mnóstwo świetnych produktów do włosów i ciała i chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Tak więc nic straconego, nadróbmy to! W tym odcinku nie będę jednak omawiać produktów kategoriami, tylko wybrałam kilka najfajniejszych i będę opowiadać o każdym z nich. Na początek perfumy, a raczej woda perfumowana. Rzadko poruszam ten temat, ale znalazłam idealną. Wyobraźcie sobie ciepły, słodki i otulający zapach wanilii, białej czekolady i śmietanki. Bez żadnych kwiatów czy zawirowań. Po prostu piękna, trwała wanilia. Ten zapach to Sweet Tooth od Sabriny Carpenter. Znalazłyśmy ją z przyjaciółką w Rossmanie i podobno miałyśmy farta, bo bardzo ciężko je kupić. W ogóle mam wrażenie, że jeśli lubimy zapach czegoś konkretnego, no na przykład jak ta wanilia, to ciężko znaleźć perfumy, które dokładnie go naśladują. Może być coś z wanilią. Albo czytamy, że w nutach jest wanilia, a na żywo to totalnie coś innego, na przykład słodkie kwiaty. To nic złego i takie zapachy też lubię, ale czasem wolę, kiedy to działa jak w świeczkach. Czyli mamy konkretny, naśladujący coś zapach. Oczywiście doceniam różne kompozycje, jakiś zamysł, wiem, że to bardziej skomplikowane. Ale czasem tak zwyczajnie chcę pachnieć czymś, co lubię. Jednocześnie, żeby to było znajome i łatwe do określenia. Taka prawdziwa wanilia chodziła już za mną od dłuższego czasu, ale wciąż było czuć, a to jakieś kwiaty, a to były nietrwałe. A ta woda perfumowana jest totalnie w punkt. Turbo słodka, ale nie dusząca. Coś pięknego. Totalnie polecam, zdecydowanie zapach roku. Kolejnego ulubieńca nie wiem jak zakwalifikować, ponieważ to produkt wielofunkcyjny. Powiedziałabym, że taki ratujący skórę. Mowa o sprayu prebiotycznym od jednej z moich najukochańszych firm, czyli Basic Lab. Używałam go na oparzenia, wysypki, wypryski, pokrzywki, po depilacji, po jakichś reakcjach alergicznych i w zasadzie w każdej sytuacji, kiedy ze skórą działo się albo mogło zadziać się coś złego. Ten spray cudownie łagodzi, wszystko zaczyna się po nim ładnie goić i wyciszać. No mi się przydaje w zasadzie co chwila. Jakoś od czasu operacji mój organizm postanowił odpalić kilka zupełnie losowych alergii na nie wiadomo co. I poza kichaniem zdarzają się jakieś dziwne reakcje skórne, które ten spray potrafi szybko uspokoić. Podejrzewam też, że może być prawdziwym game changerem przy AZS. W jego składzie znajdziemy postbiotyk połączony z cynkiem, prebiotyki czy składniki pozyskiwane z wąkroty azjatyckiej. Czyli to naprawdę ładny i wyjątkowy skład. Chciałam nazwać go mgiełką roku, ale w zasadzie to jest bardziej jak serum do ciała. Szczerze, najchętniej wyróżniłabym każdy produkt tej marki, ale staram się myśleć trzeźwo. Ten kosmetyk przydał mi się też na tak zwane truskawkowe nogi, ale chciałam to odrobinę oddzielić, żeby coś wytłumaczyć. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że truskawkowe nogi to wymysł branży kosmetycznej, żeby kobiety miały więcej kompleksów. Chciałam się do tego odnieść, bo no nie, to tak nie działa. Określenie truskawkowe nogi jest dość ogólne i często podkreśla się, że chodzi o reakcję po depilacji. Jakieś kropeczki na nogach, czy coś przypominającego gęsią skórkę. Ale warto dodać jeszcze, że nie chodzi tylko o kwestie estetyczne, ale też o to, że to szczypie i swędzi. I to okropnie swędzi. Czasem aż ciężko spodnie czy jakieś rajstopy założyć. Tak więc to nie zostało wymyślone, tylko w jakiś sposób nazwane. I to dlatego sama często wspominam o produktach, które zapobiegają takim reakcjom. Sama wiem, jakie to bolesne i jak ciężko doprowadzić skórę do porządku. Tak więc, wracając, dużo moich ulubieńców do ciała jest z tym związanych. Przyda się też złuszczanie, tylko tu akurat nie mam żadnego typowego ulubieńca, bo po prostu przecierałam skórę tonikami kwasowymi, czy zużywałam peelingi, które okazały się za mocne na twarz, a później nakładałam balsam. I kolejny ulubieniec będzie właśnie z tego gatunku. Konkretnie Q&A z kwasem salicylowym.
Przyznaję, że aktualnie są tylko dwa balsamy, na które mogę wydać takie pieniądze. Bo ogólnie przy produktach do ciała nie lubię wydawać za dużo. Znam mnóstwo tanich i dobrych i dlatego uważam, że przeważnie nie warto przepłacać. W każdym razie przez cały czas stosowania akurat tego balsamu prawie zapomniałam o swędzeniu i nierównomiernej skórze. Była gładka, rozjaśniona, dobrze nawilżona, a do tego jest jeszcze lekki, łatwy w aplikacji i wydajny. Dlatego mimo ceny to zasłużony balsam roku. A ten wspomniany drugi balsam jest na celulit. I to jest dopiero wymyślony problem. Dalej mi przykro, że coś, co ma większość ludzi, jest kompleksem, ale no trudno. Rozumiem, że ktoś nie chce go mieć i szuka skutecznego produktu. I znalazłam tylko jeden, który tak serio pomaga i wyraźnie napina skórę. Jak się na niego zdecydujecie, to zróbcie sobie zdjęcie przed stosowaniem i za 2 miesiące sobie porównajcie. Ja byłam w szoku. Ten balsam to Mavavo z liposomalnym retinolem. To jest przekozak. Działa bardzo szybko, wyraźnie wygładza skórę, poprawia jej strukturę, a po blisko roku stosowania, czego w ogóle się nie spodziewałam, usunął i rozjaśnił niektóre pajączki. Wcześniej miałam takie miejsce, gdzie moja skóra wyglądała jak popisana długopisem. A teraz trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby w ogóle je wyłapać. Tylko zastanawia mnie przyszłość tego produktu. No bo marka przechodzi zmiany, wchodzą nowe przepisy i tak dalej. Więc jeśli chcecie skorzystać, to lepiej nie odkładać tej decyzji zbyt długo. Jeśli chodzi o retinoid do ciała, to ten jest według mnie najlepszy z najlepszych. Następny produkt to olejek do ciała. To wcześniej nie był mój ulubiony typ kosmetyku, bo miałam wrażenie, że mało robią, ale poznałam takie, które zmieniły moje zdanie. W tym roku mam aż 2 ulubione i są świetne. Pierwszy to pachnący rabarbarem Yummy Baby, a drugi len i bawełna od Hagi. To są najskuteczniejsze, a jednocześnie najprzyjemniejsze w użyciu olejki, jakie miałam. W zasadzie jedyne, których chce mi się regularnie używać i miałam kilka opakowań. Wchłaniają się niemal do zera, wyraźnie łagodzą, podbijają efekt nawilżenia, a skóra po ich użyciu jest mięciutka i taka zaopiekowana. Były też kolejnym kluczowym elementem w opanowaniu problemu ze skórą na nogach. A to, że Yummy jest dla dzieci, to nie ma znaczenia. Używałam nawet całej tej serii, bo jest idealna dla wrażliwej skóry. Teraz dla odmiany włosy. Pierwszy produkt, szampon. Najlepszy szampon ever. Polecam go co chwila i przez to zapomniałam, że jakimś dziwnym trafem nie był jeszcze w typowych ulubieńcach. A bardzo na to zasługuje. Mowa o przeciwłupieżowym Vichy Dercos. Od razu zaznaczę, że to nie jest produkt dla wszystkich. Ale jeśli macie EUZS, łupież tłusty albo bardzo swędzi Was skóra głowy, to nie znam lepszego szamponu. Tylko to też nie jest produkt na co dzień. Najpierw stosujemy go jako kurację, a kiedy problem się uspokoi, to podtrzymujemy nim efekty i stosujemy tylko od czasu do czasu. W jego składzie znajdziemy m.in. dwusiarczek selenu i kwas salicylowy, które razem działają przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, zapobiegają świądowi i regulują przetłuszczanie. Wiem, że to nie jest tani szampon, ale wystarcza na wiele miesięcy, więc warto mimo wszystko zainwestować. Skuteczniejszego nie znam. W pełni zasługuje, a w sumie to w końcu doczekał się tytułu kosmetyku roku. Zaraz obok niego chciałabym wyróżnić najlepszy z łagodnych szamponów, czyli trychologiczny Back to Comfort. Podobnie jak poprzednik, bardzo pomógł mi w opanowaniu EUZS, szczególnie kiedy przychodziło więcej stresu. Ten szampon jest dla odmiany nie tylko łagodny, ale też mocno ziołowy. Znajdziemy w nim wyciągi i olejki z takich roślin jak zielona herbata, wrotycz, kocanka włoska czy mydło drzew. Tak, jest takie drzewo. To również przeciwzapalna, regulująca przetłuszczanie i zapobiegająca swędzeniu mieszanka. Tak więc kolejne zasłużone miejsce w ulubieńcach. Trochę bardziej wkręciłam się w tematy włosowe i mam też 2 ulubione peelingi. Pierwszy to pewnie dobrze Wam znany Eveline z kwasami i enzymami, a drugi to łagodny Yummy z kwasem salicylowym. Oba to peelingi, ale po Eveline sięgam rzadziej, aby dogłębnie oczyścić skórę głowy, a po Yummy troszkę częściej, bo świetnie reguluje przetłuszczanie i odświeża.
Przy ich regularnym stosowaniu moje włosy zaczęły lepiej reagować na pielęgnację, mniej się przetłuszczają i w końcu mam wrażenie, że coś ruszyło i jestem na dobrej drodze. Na pewno lepiej niż z wcierkami, bo ich lubię bardzo dużo, ale zmieniałam je zbyt często, aby wybrać tę jedną najlepszą. Z podobnego powodu miałam problem z wyborem odżywki, bo przeważnie mam otwartych kilka. Jest jedna, która bardzo się, haha, wyróżniała, czyli truskawkowa Only Bio, ale została wycofana. Straszna szkoda, bo to najładniejsza barwiąca odżywka. Jako jedyna dawała lekko ciepły odcień, który przy wypłukiwaniu zahaczał o łagodną brzoskwinię. No i co teraz? Zdecydowałam, że w takim razie wyróżnię odżywkę, która, podobnie jak pierwszy szampon, od dawna zasługiwała na tytuł ulubieńca. Czyli Gift of Nature do włosów cienkich. Sprawia, że włosy łatwiej się rozczesują, nabierają blasku i lekkości. Miałam też inną odżywkę, która dawała bardzo podobny efekt, ale była jakieś 4 razy droższa. Tak więc tutaj stosunek ceny do jakości jest naprawdę świetny i w pełni zasługuje na miano najlepszej odżywki roku. W tym odcinku zamiast tajnego hasła proszę, żebyście napisali jakiś jeden swój ulubiony kosmetyk do włosów albo do ciała. Czekam na Waszych ulubieńców roku! A kto ma skórę, łapka w górę! A dziś się z Wami żegnam! Buziaki! Pa!